Mieszkańcy Przasnysza pewnie wiedzą, gdzie jesteśmy. Znaczy spora część z nich wie, spora niestety nie wie. No, jesteśmy w Ciechanowie, przy lodowisku, które jest w centrum miasta i na którym się mnóstwo osób z Przasnysza przewija, z Przasnysza i okolic. Chciałem się, proszę Państwa, z Państwem podzielić informacją, co ja bym zrobił na terenie, gdzie wczoraj umieszczałem filmik o warsztatach zniszczonych przy ZSP w Przasnyszu. Co ja bym zrobił na miejscu tych warsztatów, przy tych warsztatach w zasadzie, bo pan starosta na sesji mnie zapytał, a co ja bym zrobił? No ja bym na przykład pozwolił na wybudowanie takiego obiektu dla Przasnyszan, dla mieszkańców naszego powiatu, dla uczniów. Czy to jest drogi obiekt, proszę Państwa? No, szacunki mówią, że około 700 tysięcy kosztuje. Dużo, niedużo. Może porównałbym to z kwotą, jaką ma nasz budżet powiatu przasnyskiego. Jest to mniej więcej 70 milionów. Więc te 700 tysięcy do 70 milionów ma się jak 1 do 100, czyli 1%. Znacie Państwo tę kampanię, przekaż 1%. To niewiele, ale zawsze, zawsze pomaga się potrzebującym, przekazując na organizację pożytku publicznego 1% swojego podatku. Tutaj mamy 1% dochodu powiatu i taki obiekt mógłby funkcjonować. Lub można go mieć za darmo. Wystarczy zaprosić firmę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Udostępniamy teren. Firma rozwija żagle, buduje taki obiekt i zarabia na nim, a mieszkańcy cieszą się, że nie muszą przyjeżdżać aż do Ciechanowa czy do innych miast, tylko mają na miejscu spacerkiem, z całymi rodzinami przychodzą. Czy Przasnysza nie stać na taki obiekt? Otóż stać. Kwestia jest tego typu, że myślenie jest odwrotne, to znaczy zbudujmy mega wielkie mazowieckie centrum sportów zimowych, kompleks Przasnysz za 50 milionów złotych. Wszystko pozyskamy z Unii, prawie wszystko, bo 85%, a 15% tylko dołożymy. Proszę Państwa, 15% z tych 50 milionów to jest 7,5 miliona. 7,5 miliona złotych na Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych musielibyśmy z własnej kieszeni włożyć, a resztę byśmy mieli z pieniędzy unijnych. 7,5 miliona, a tutaj w Ciechanowie takie lodowisko 700 tysięcy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tyle lat czekania i nigdzie nie mamy takiego obiektu. Nigdzie na terenie powiatu przasnyskiego. Pieniądze można wydawać racjonalnie lub nieracjonalnie. Wydaje mi się, że to takie lodowisko, nawet odkryte, nawet pod chmurką, jest racjonalnym wydawaniem pieniędzy na rozrywkę, rekreację dla całych rodzin, no i na sport dla dzieci, młodzieży, aby rozwijały się zdrowo. Doczekamy niedługo tych czasów, że powstanie coś takiego w Przasnyszu. Dopilnuję tego i pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa. Do usłyszenia i do zobaczenia.